Sesja zbliża się wielkimi krokami. Dla studentów to czas wzmożonej nauki i dużego napięcia nerwowego. Studentów Uniwersytetu Śląskiego zapytaliśmy, czy już rozpoczęli przygotowania. Znaczy, ja się jeszcze nie zacząłem przygotowywać, ale no, powoli czuję, że ciąży na mnie. A na którym roku studiujesz? Na drugim jestem. Czyli już zaprawiony w bojach w sesji? Tak, zaprawiony. Już przetrwałem wrzesień, też przetrwałem, także nie ma problemu. A jeszcze jakaś impreza przed sesją może, żeby się tak wyluzować? No oczywiście, wiadomo. To jest moja pierwsza sesja, więc tak, myślę, że nawet bardzo. A jakieś imprezy na rozluźnienie? Oj, niestety nie ma czasu na to, raczej dużo nauki i na tym się skupiamy. A jakieś sposoby na obniżenie stresu albo na dobrą naukę? No, jakbym znała, to bym była chyba szczęśliwsza. Nie mam żadnych, także no na pełnym stresie raczej. Zaczynam w ten sposób. To bardzo wcześnie, jak na studenta. Czemu bardzo wcześnie? Trzeba zaliczyć wszystko wcześniej, żeby mieć później spokój. Zresztą nie ma zamiaru wykładać dodatkowych pieniędzy na jakieś niezaliczone przedmioty, tak? Boisz się sesji? Nie, jestem dobrze nauczony i się nie boję sesji. Skoro jesteś nauczony, skoro już wszystko umiesz, to rozumiem, że teraz przed samą sesją jakieś imprezy na wyluzowanie? O nie, to dopiero po sesji imprezy. A powiedz mi, masz jakieś sposoby, żeby się nie stresować albo żeby się dobrze uczyć? No oczywiście, najlepszym sposobem to jest uczyć się na ostatnią chwilę tak naprawdę. Bo wtedy człowiek jest najbardziej skupiony i się najbardziej stara. I to najlepiej do głowy też chodzi. My się przygotowujemy cały czas do sesji, bo teraz mamy bardzo dużo zaliczeń, prezentacji, prac, a potem dopiero sesja. A jakieś pomysły na dobrą naukę albo obniżenie stresu podczas sesji? Co ci pomaga? To znaczy, ja się uczę w nocy, tak, dlatego śpię po kilka godzin, ale w nocy mam takie wyciszenie. Nie mam, nikt już na Facebooku powiedzmy nie pisze do mnie i mam naprawdę taki spokój, więc nauka w nocy w sumie, tak. No, tak to energy drinki i takie różne. Przygotowuje się pan już do sesji, czy bardziej imprezowy nastrój? Trudno powiedzieć. Jednakowoż staram się to łączyć, ale no, przygotowania idą nie najlepiej, tak to powiem, prawda? A jakieś sposoby na obniżenie stresu albo dobrą naukę, jak pan będzie sobie z tym radził? To znaczy, tutaj na przykład mam jojo, prawda? A poza tym to słuchanie muzyki, prawda? Albo właśnie imprezowanie, gdzieś wyjść z kolegami na jakieś piwo, do baru na mecz wyskoczyć, coś ten deseń, prawda? Coś albo z kimś, albo właśnie samemu jojem się pobawić. Tak, stresuję się. Więc zaczęłaś się już uczyć, czy to jeszcze przed tobą? Uczę się, jeszcze się uczę, ale mam nadzieję, że zdam wszystko. A jakieś imprezy na rozluźnienie, albo jakieś inne sposoby na wyluzowanie przed? Nie, raczej nie planuję czegoś takiego. Imprezy dopiero jak zdam sesję, a jak nie zdam, to też imprezy na pewno. Studentów zapytaliśmy także o ich zdaniem najtrudniejszy przedmiot do zaliczenia. Historia? Sądzę, że najtrudniejsze może być prawo mediów, ale myślę, że poradzę sobie. Ola Boga, z racji, że studiuję matematykę, to stanowczo wstęp do analizy matematycznej. Strasznie dużo dowodów się trzeba nauczyć, co jest dosyć opornie wchodzi, że tak powiem. Metody badań społecznych, ale myślę, że jakoś przejdzie. Międzynarodowe stosunki polityczne, najtrudniejsze i w sumie na tym największe skupienie. Szczerze mówiąc nie, bo myślę, że żaden wykładowca nie ma na myśli kogoś zostawiać na następny semestr. Bardziej chodzi tutaj o wiedzę. Jak człowiek coś umie, to chcąc nie chcąc zda. No taka już jest kolej rzeczy moim zdaniem. Wszystkim studentom na czas sesji życzymy wytrwałości w nauce i zdania nawet najtrudniejszych egzaminów.